Czasy mesjańskie zapowiedział również prorok Daniel w swoich eschatologicznych wizjach. Warto przywołać też jego postać, ponieważ tytuł, którym określa on Boga, którego zobaczył w swoich wizjach, później tym tytułem określa się sam Jezus Chrystus. Daniel pisze, że ujrzał niby Syna Człowieczego, czyli ujrzał postać Boga, która była podobna do człowieka. Ten termin Syn Człowieczy można inaczej przetłumaczyć jako Syn Adama, potomek Adama, a więc człowiek. Ktoś, kto wygląda jak człowiek. Prorok Daniel zdaje sobie sprawę, że widzi Boga, że ujrzał Boga, ale Boga wcielonego. Boga, który przyjął ciało, który upodobnił się do człowieka. Boga, który chce być blisko człowieka, który chce być blisko każdego z nas. Myślę, że te proroctwa zapisane w księdze Daniela są dla nas szalenie ważne, żebyśmy mieli tę świadomość, jak wiele trudu, jeśli tak można powiedzieć, zadał sobie Bóg, aby stąpić z nieba, aby stać się człowiekiem, aby stać się jednym z nas, aby w ten sposób obdarzyć nas zbawieniem, życiem wiecznym w swoim królestwie.